No jesteśmy na pustym stawie Gdańsk Stogi. Jest zamarznięta tafla jeziora, stawu można powiedzieć. Jest tutaj dużo spacerowiczów, bo właśnie niedziela, ludzie po kościele wyszli na spacery. I pusty staw, zamarznięty. Jak widać, tutaj narzucano trochę patyków, sprawdzali się twardy lód pewnie. O to chodziło, nie wiem, albo pozrywano wichura. Też patyki tutaj nawet przeręble zrobiono. Może ryby łapali. No ale jest zamarznięte. Jest zamarznięte i to dobrze. No tu już trochę takie ślady były, bo było lekko rozmrożone. Więc ktoś tu chodził. No niebezpiecznie jest po takim rozmarzniętym lodzie chodzić. Ale ludzie chodzą po lodzie, jak widać. Nie jest to bezpieczne, chciałem powiedzieć. No ale co zrobić, no. Korci ludzi, żeby wejść na ten lód. Tu przy brzegu widać lód nie jest taki bardzo mocny. Bo tu widać, prawda, jest trochę tutaj wody widać przy samym brzeszku dopiero. Ale generalnie no, jest twardy lód dzisiaj. No bo tam mroźna pogoda się utrzymuje ładne parę dni. A my tutaj jesteśmy przy pustym stawie na ścieżce takiej rekreacyjnej. Na zdrowiu. Można sobie spacerować i są różne urządzenia. O, widać tutaj drzewa nad stawem. Olbrzymie są konary. Idziemy dalej. I spacerujemy. Tu mamy ławkę. Można sobie odpocząć też. I kosz na śmieci drewniany. No, tutaj zrobili piękną tą. Rekreacyjną ścieżkę. I tu są urządzenia powystawiane, ale coś ich nie widzę, może na zimę to zwinęli. Bo tu były urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych. Rekreacyjne. Ale jakoś nie widzę żadnego. Czyżby te urządzenia na zimę schowali? Czy jak to jest? Nie wiem. No tu stały. Lampy są, można sobie spacerować. No to jest blisko morza. Kawałeczek stąd już jest plaża. Znaczy plaża Zatoki Gdańskiej, nie morza, przepraszam. Chciałem powiedzieć, plaża Zatoki Gdańskiej. I ludzie to sobie mogą spacerować. Idzie jakiś wędkarz. Wraca pewnie z ryb. Nie wiadomo, czy coś złapał. Trzeba mieć specjalne urządzenia, dziurę wywiercić w lodzie, żeby ryby łapać. Nie takie proste, przeręble wybić. O, wtedy można dopiero ryby łapać sobie. No, ryby pewnie są. Jeśli nie zamarzliły się, to są. No, nie widzę tych urządzeń rekreacyjnych. Pewnie na zimę je schowano, bo nie widzę. No jest tutaj jakaś drabinka, o. A więc jednak znalazłem jedno urządzenie. Jest to tak zwana drabina do nieba, gdzie można sobie powchodzić. I tutaj mamy tablicę informacyjną. O pustym sobie tam, jak widać, łapie ryby sobie. Ryby sobie łapie. Teraz robimy zbliżenie. Wędkarz sobie siedzi i na stawie ryby łapie. No trzeba mieć cierpliwość, żeby na mrozie tak siedzieć i polować na rybkę. Przerębli, no proszę, ale są tacy. Tu mamy informacje o tym, co my tu mamy, jakie ryby mamy. Na obszarze występują następne gatunki. Dziksus krofa, duży lądowy ssak łożyskowy z rzędu parzysto-kołopytnych. Ale też mamy leszcza, co się nazywa Abramis brama. Gatunek powszechnie występujący w polskich wodach, jeziorach i zbiornikach zaporowych. I grążer żółty, czyli gatunek byliny wodnej. To wszystko widzimy, jest napisane. No i to jest właśnie ten element, gdzie można ćwiczyć, sobie wchodzić na
po tej drabinie na przykład do nieba. O, proszę bardzo. Do nieba wchodzimy po tej drabinie. No. Tu można z dziećmi przyjść, niech sobie dzieci chodzą po drabinie. Rodzice sobie mogą też chodzić, albo mogą sobie usiąść na ławce. No widać, tutaj siedzą często, bo trochę wysiedzane jest takie, bardziej wknęśnięte. No, jak widać. No, zapraszamy nad pusty staw, gdzie tutaj spacerują dzieci z mamą. Mamy latarnię, nocy też nie jest ciemno. Drugie dziecko z mamą. Pozdrawiam Wasz fotoreporter z Gdańska Stogów, Sławomir Ziemiński, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję.